A jeżeli wy się mnie pytacie się, jakie ja mam hobby, to powiem wam, jakie ja mam hobby. Biorę sobie taki stary komputer, który za bardzo nie działa, któremu coś tam dolega i go rozflaczam. I po co ja to robię? I go najpierw tak diagnozuję na wszystkie możliwe sposoby. I tutaj, jak sami widzicie, wymieniłem sobie elektrolity. Tutaj leżą stare. Stary elektrolit, mam sprawdzaczki do pojemności, mam wszystko. I słuchajcie, tu wam już pokazuję, niech tutaj przybliżę jakoś, tak? Stary elektrolit. No to jeszcze nie jest to, co ma być. O, pokażę wam taki, żeby był bardziej widoczny. Stary elektrolit. Widzicie? O, to jest stary. I widać od razu, że on jest napuchnięty, widzicie? A nowe są ładne, płaskie. Musi być, nauczę was, jak to się dopasowuje się. Trzeba patrzeć tutaj, 6,3 V i pojemności 1000, czyli może być mniej. Niektórzy twierdzą, że może być więcej, zarówno pojemności, jak i voltaża, ale ja biorę pasowne. Takie po prostu na styk, żeby było takie jak były, żeby były takie jak były wcześniejsze. Widzicie, no te są już niedobre. Zresztą moja sprawdzaczka do elektrolitów, którą wam już pokażę. Takie mam różne sprawdzaczki, ale ta jest tutaj pod ręką. Tutaj trzeba podłączyć bateryjkę 9 V. Tutaj, a mam brudne łapska, zaraz powiem dlaczego. Tutaj wsadza się ten elektrolit w te szparki, nie? Powiedzmy, że go wsadziłem, tak? No i się tu wtedy testuje ok, nie? I on nie wypada, on ma zostać w środku. I sprawdzaczka na ekranie pokazuje, ile on ma pojemności. Jeżeli ma mniej pojemności niż ten podany tutaj ultra farajty, czyli mniej niż 1000, powiedzmy mniej niż 700, to należy go wymienić. Jeżeli ma 980, to tak ma być, to wtedy sobie zostawcie. No i tak, i widzicie, i taki tutaj, takie mam hobby, sobie naprawiam sobie stare kompy, które mają pamięci DDR-y dwójki. Dobieram sobie, jak nie ma ramek, to dobieram. A jeżeli się pytacie, skąd biorę te kompy, a to bardzo różnie. Dostaję, znajduję i kupuję. Po prostu wszędzie, gdzie mam dostęp do takich kompów lub do części, to sobie kompletuję. No i tutaj widzicie, jak elegancko ja wlutował te elektrolity. Tutaj spróbujemy zbliżyć, zaostrzyć, chociaż nie chce nam się to zaostrzyć. Widzicie, wlutowałem ten i ten. Jeszcze raz spróbujemy, próba ostateczna zaostrzenia, żebyście zobaczyli. Tak, powiem wam szczerze, na odpieprz to zrobiłem. Niespecjalnie się tam nie przykładałem do tego, po prostu aby było czysto, aby nie było zwarcia. No i musiałem czyścić, dlatego wiecie, mam takie brudne łapy, bo ten komp miał smar tutaj. Jeszcze się nie spotkałem z czymś takim. Tu widzicie, tutaj pełno było smaru i nie wiem skąd to się wziął. Ja podejrzewam, że tu po prostu nasikał kot, albo coś się wylało, bo był taki smród trochę, koć, ale to nie mój kot, bo ten komp mam skądś, on wcześniej taki był. I ten kurz, który to był, który wentylował, po prostu się tego czepiał, no i powstał wielki, jeden wielki smród. I jeżeli będziecie mieli pytania, jak naprawiać kompy, to możecie się do mnie zwrócić, jak testować, jak wszystko, i komputer jest naprawiony. Teraz trzeba włożyć to do środka, trzeba
przykręcić i będzie działać. Ja to sobie już przykręcę poza kamerą. Naturalnie procesor, jeżeli były piny krzywe, to się wyprostowały. Używam do tego sondę dentystyczną, która ma taki fajny haczyk i można piny, które dochodzą do procesora, można je smarowywać. A do procesora nie możecie tak na sucho naturalnie położyć radiatora, trzeba wziąć coś takiego, pasta silikonowa lub bierze się termoprzewodząca lub bierze się pastę miedziową. I żeby to zrobić, to trzeba mieć jakiś śrubokręt, jakieś coś, bo palcem nie będziemy smarować i wtedy się lekko, tak bardzo cienką warstwę się kładzie. Można też punkt zrobić na środku, też to starczy, albo równomiernie bardzo cienko rozprowadzić po całym. Na jedno to wychodzi. Tylko że czasem jak się źle dociśnie, no to ten punkt się rozleje w jedną stronę i jeżeli będziecie mieli jeszcze cierpliwość, to ja pokażę wam, jak to się robi, ale widzicie, najlepiej smarować, jak się ma tą płytę na zewnątrz, a nie wewnątrz, dlatego my to jeszcze wyciągniemy, bo później nie ma takiego dostępu. No to są stare kompy, widzicie, co tam jest napisane. Intel Core Duo 2.0, Dual Core 2.0, czy tam 2.8, tak? 2.0 chyba jest. No i po prostu dla mnie to robi przyjemność, że ja nadaję takiemu komputerkowi nowe życie. On już by umarł i zostałby wyrzucony na hasiok do Hoboka, a ja naprawiłem jemu organy i kilka takich innych rzeczy porobiłem. Oczyściłem go tak w miarę. Jeszcze pojadę do stacji benzynowej, bo tutaj, gdzie teraz jestem, nie mam kompresora, więc nie mam czym dmuchać. Dmuchałem płucami trochę, ale na stacji benzynowej, jak z nim podjadę, to przedmucham go konkretnie. Na przykład tutaj te wszystkie brudy, które są w środku. Tam, gdzie wiecie, o co chodzi, tam, gdzie się pompuje powietrze, no to przykłada się ten pryskacz powietrza i on wszystko przedmuchuje. No i takie mam hobby. Mam komputerów, a muszę się wam pochwalić, komputerów, które już złożyłem, to mam gdzieś około 80. Mam je w różnych miejscach, w garażach, w stodołach i tak dalej. I one są wszystkie sprawne, nawet na większości już jest Windows wgrany z licencją, naturalnie. A ten, który widzicie, to jest taki komputerek nie najgorszy. Tam mamy ramki 2x4 i właśnie ja jestem w drodze kupienia jeszcze dwóch czwórek, żeby było 16, bo 32 nie da rady nagrać na tego kompa, ponieważ ten komp przyjmuje, znaczy ta płyta główna przyjmuje tylko 16. I widzicie, to jest taki komputer do gier. To był kiedyś bardzo, bardzo drogi komputer, ale już jego czas świetności minął. Widzicie, on ma już ponad 10 lat, ale widać po karcie graficznej, że to nie była żadna Tandeta. Już wtedy było HDMI. Patrzcie, no to wtedy musiało kupę kasy kosztować, a ja go mam od takiej damy. No i to tyle. I namawiam was, jeżeli macie ochotę na naprawianie kompów, na zabawianie się w naprawianie kompów, można mieć z tego całkiem niezłą przyjemność. Ale trochę trzeba mieć urządzeń testujących, no i różnych takich podzespołów po prostu do przetestowania, na przykład DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, przynajmniej jedno albo dwie takie dobre, żeby było wiadomo, że działają. Widzicie, pamięci są opakowane z dwóch stron lub z jednej strony. Ta akurat ma te chipy z dwóch stron, a to jest różnica, widzicie, bo nie każda płyta współpracuje z danym systemem.
No i będziemy smarować. Zaraz to jest ładnie wyczyszczone. Będziemy smarować pastą, bo bez pasty nie można odpalić. Bez pasty, jak się odpali, to może pochodzić kilka minut, a nawet sekund, i się procesor nie tyle, że spali, ale może się przypalić. A jak się przypali, to już i tak nie idzie na tym pracować. Do widzenia, do słyszenia.